Dzień dobry, kochani, w kolejnym vlogu. Dzisiaj tylko tak na szybko Wam pokażę. Nie planowałam w ogóle nic nagrywać, ale Damian właśnie wrócił z polskiego sklepu. Zresztą z basenu, no i przy okazji właśnie byli w polskim sklepie na zakupach. Kilka produktów chciałam Wam pokazać, tak szybciutko taki zakupowy haul, co ile kosztuje i to co kupiliśmy. To tak, ogólnie rachunek moim zdaniem duży. Ja tutaj nie chcę porównywać, jakie są ceny tu czy u nas w Polsce. Moim zdaniem to dużo za te kilka rzeczy, które Damian kupił, bo mimo tego, że biorąc pod uwagę to, że oczywiście transport tych rzeczy też kosztuje, co też oczywiście zdaję sobie sprawę, no ale podwyżki są widoczne, tak jak wszędzie, nie? Mleko łaciate kosztowało funta jeszcze niedawno, teraz funt 10 jedno mleko. Kefir też kosztował funta, funt 30, bo zapisywałam sobie, żeby było szybko. Serek wiejski 89p. W ogóle te serki wiejskie to tej firmy uwielbiam. W ogóle to jest coś, śmieję się, że ja mogłabym tylko żyć serkami wiejskimi. Dzieci też bardzo lubią, ale coś się ostatnio z nimi stało. Nie wiem, jakieś takie są po prostu nielejące. Ta śmietanka nie jest taka lejąca, tylko jakaś taka sklepiona. I to tak zależy. Nie każdy, czasem się trafi, czasem nie. Nie wiem dlaczego. Tak, ale coś, nie wiem, czy coś zmienili w produkcji tych serków. W każdym razie czasem trafiają się takie właśnie, takie sklepione te, sklepione to białko i tak nie smakują już tak samo. Tutaj ketchup to Damian taki lubi, funt 40. Nie wiem, czy on Damian zawsze ten ketchup tyle kosztował, nie pamiętasz pewnie, co? No, na pewno podróżował ser królewski. Ja ogólnie kupuję taki głównie to w plastrach, taki w Aldiku, ten Edam albo Golda, ale dla odmiany czasem lubię ten ser królewski, jak się tamten nam trochę znudzi. No i tutaj jest 8,90 9 za kilogram, no to 9 funtów za kilogram, także na pewno więcej niż było. To są chipsy akurat, to Damian też lubię. Kupiłeś sobie chyba tak na zapas już dwie paczki, co? Jakbyś mi miała podjeść. Jakbym ci miała podjeść, aha, no tak, bo ostatnio podjadłam, no i właśnie mi tutaj wypomina, że kupił sobie dwie. Bo w razie co, to jedna na pewno będzie tylko dla niego, bo mu podjadłam. Dobra, no i właśnie 2,10 paczka tych chipsów. Uważam, że sporo, jak na chipsy. Taki serek tutaj to też Damian sobie wziął, funt 40 z Hochlanda. I taki serek śmietankowy Almette, funt 40. Dzieci lubią taki właśnie na chleb śmietankowy serek. On jest fajny w składzie. A tutaj jeszcze coś też, co ja w polskim sklepie kupuję, jak tylko braknie. Muszyniankę, bardzo lubię tą wodę mineralną. Zgrzewka takiej wody, 6 butelek, kosztuje 5 funtów. Także też nie wiem, czy to dużo, czy mało. Proszę sobie ocenić samemu, kto tam chce. Ja podaję oczywiście cenę w funtach. Jak ktoś chce sobie przeliczyć, to na internecie jest dużo... W internecie, nie wiem jak to powiedzieć, w każdym razie jest dużo przeliczników, wystarczy wpisać jakiś tam kalkulator walutowy albo przelicznik walut i można sobie obliczyć. Także piątka taka woda i taka ciekawostka tylko na temat tej wody. Kiedyś porównywałam składy wody mineralnej i chciałam powiedzieć tylko, że jeśli chodzi o minerały, to ona jest bardzo bogata w minerały i to jest jedna z lepszych wód. I warto, uważam, sprawdzić coś takiego. Jeśli chcemy mieć wodę taką bogatą w minerały, to zwróćmy uwagę na skład. Ja kiedyś właśnie porównywałam te składy i ta ma w miarę taki dobry ten skład. Myślę, że warto sprawdzić, bo warto wiedzieć, za co się płaci. Ta woda uwielbiam, ona jest wysoko, nie, ona jest nisko nasycona, to się tak nazywa. Bardzo dobra, uwielbiam ją. A, wysoko mineralizowana, to jest taka, bym powiedziała, lekko gazowana. Jestem właśnie na zakupach Tesco i chciałam kupić migdały, zobaczcie. Migdały 4,20 500 gram 4,20 są pod marką Tesco, ale na dziale z jedzeniem takim orientalnym sprowadzanym. To jest chyba taki dział w ogóle z indyjskim jedzeniem, coś takiego. W każdym Tesco takim większym jest coś takiego. Także taka ciekawostka, 4,20 500 gram. Teraz na dziale takim z orzechami w Tesco, też pod marką Tesco. Migdały 250 gram 3,60. Także widać, gdzie jest taniej. Wystarczy po prostu przejść na inny dział i kupić większą ilość za mniejszą cenę.
Witajcie kochani, wczoraj były zakupy z polskiego sklepu, dzisiaj są z Aldika i trochę z Tesco. Pokażę Wam teraz, co kupiłam i tak już też opowiem troszkę o tych moich planach na obiad przy okazji, co sobie zaplanowałam gotować. Chciałam tylko prosić wszystkich, którzy mnie oglądają, czy lubią i co myślą o pokazywaniu tych zakupów. Byłabym bardzo wdzięczna za jakikolwiek komentarz właśnie, czy lubicie, czy nie lubicie, czy Was to interesuje, czy nie, czy interesuje Was to, ile co kosztuje. No tak po prostu znać Wasze zdanie. To tak, na pierwszy rzut bataty kupiłam, to będzie na jutro na obiad, tak może po kolei właśnie, bo dzisiaj już sobie zrobiłam zupkę taką jarzynową, ala ogórkową, coś takiego. Tutaj kupiłam 3 bataty, chociaż będą mi potrzebne tak chyba 2,5 mniej więcej. Będę próbować nowy przepis, do tego jeszcze, aha, taki batat jeden, bo to jest na sztuki w Aldiku, kosztuje 59 pi. Do tego szpinak, funt 59 i to jest 450 gram. To jest do przepisu, który będę jutro robić. Aha, do tego jeszcze jest kalafior. Tutaj już nie przygotowałam sobie ceny. Dokupiłam go w Tesco, bo w Aldiku nie było. Czyli szpinak, bataty i kalafior to jest jeden obiad na jutro. Mam taki nowy przepis na curry z batatami. Mam to na Thermomixie, także będę jutro próbować nowego przepisu, bo takie sobie dałam postanowienie, że będę się starać raz w tygodniu zrobić coś takiego nowego. Ok. I chciałam po prostu troszkę też dzieciom prowadzić nowych smaków, także taki mam. To jest taki jeden z moich celów noworocznych, żeby też właśnie dzieciom jakieś nowe smaki. Dlatego też właśnie kupiłam czerwoną kapustkę, bo kiedyś próbowałam i oni nie jedli. Po prostu nie chcieli. Chodzi mi o jakąś surówkę czerwonej kapusty. Jeszcze dokładnie nie wiem jaką, ale czerwoną kapustę już kupiłam, także to już jest jakiś sukces. Generalnie kiedyś próbowałam, nie chciały jeść, ale ja mam tak, że jak dzieci czegoś nie lubią, albo nie za bardzo nie smakuje, to ja do tego wracam co jakiś czas, bo wiem z doświadczenia, że smaki, przede wszystkim właśnie dzieci, zmieniają się. Także ja do tych rzeczy wracam, nie ma czegoś takiego, że na przykład nie zjedzą dzisiaj śmiaku, powiedzą, że nie lubią i ja już nigdy im w życiu go nie zrobię. Tylko za jakiś czas tam staram się pamiętać, jak pamiętam, to pamiętam, jak nie, to nie. Staram się do tego wrócić i próbuję wtedy dawać im jeszcze raz. Czerwona kapustka, żeby zrobić surówkę z czerwonej kapusty. Będę chciała zrobić jakąś suróweczkę, bo chciałabym, żeby jadły po prostu, bo jest zdrowa, tak? Taki obiad na sobotę. Na niedzielę chcę ugotować rosołek. I teraz tak, miałam kupić kurczaka. Ogólnie zawsze robię z kurczaka tego free range. Free range, czyli z wolnego wybiegu, czyli taki lepszy. Kurczak w Aldi zawsze kupuję, ale dzisiaj były tylko 2, miały krótką datę ważności i były takie wielkie, że tam wychodziło dychę za kurczaka praktycznie, więc zrezygnowałam z tego kurczaka z tych powodów i wzięłam w Tesco, później byłam w Tesco i kupiłam taką mieszankę, to są pałeczki i takie podudzie, to się chyba mówi, taka mieszanka, kilogram. I to kosztowało 5 funtów i to jest też z kurczaka z tego wolnego wybiegu. Więc na tym taki rosołek ugotuję po prostu. Do rosołu oczywiście por, pietruszki, seler mam zamrożoną w zamrażarce i marchewkę kupiłam, chociaż też jeszcze trochę mam. Marchewka fajnie, bo kupuję tą organik w Aldiku. Ten rosół będzie w niedzielę. Mam nadzieję, bo zazwyczaj robię na 2 dni i tak na 2 dni jeszcze wystarcza, no bo dzieci to tam po małej miseczce zjedzą, chociaż uwielbiają rosół. Jakby było go mało, no to zawsze mogę dorobić zupy pomidorowej, dodać pomidorów i będzie troszkę tego więcej i zupa pomidorowa. A z tego mięsa, potem to mięso obierzemy, podsmażymy z jakąś przyprawką i z tego planuję zrobić wrapy. Tutaj kupiłam sobie już wrapy w Aldiku, tylko muszę kupić jeszcze dla Zosi bezglutenowe. No i z myślą do wrapów to taką sałatę, papryki też do wrapów i na kanapki. 29 pi dzisiaj czerwona papryka była w promocji w Aldiku, wzięłam chyba 4. Do wrapów też jeszcze będą pomidory, ale mam jeszcze w lodówce pomidorki, jest też kawałek ogórka, także to jeszcze wszystko będzie do tych wrapów. Potem Damian będzie gotował spaghetti. I na spaghetti mieszam 2 rodzaje mięs, jedno z wieprzowiny, drugie z indyka i 0,5 kg takiego mięsa mielonego z indyka i to jest takie te niskotłuszczowe, to 3,67, a te też 0,5 kg z wieprzowina 2,35. I takie spaghetti robimy zawsze na 2 dni, nie kupowałam sosów, bo mam jeszcze passaty, ja dodaję passaty, mam także nie kupowałam, dokupiłam tylko dzisiaj makaron w Aldi. Dla Zosi bezglutenowy mam. Tylko na drugi dzień zawsze
dogotowuję na świeżo makaron. Tutaj ziemniaczki, kilogram ziemniaków, 95 pi, niecałego funta. Później do tego będzie ryba, to jest mrożony dorsz i to będzie kolejny obiad, ziemniaczki z dorszem. To tyle, jeśli chodzi na razie o obiady. Tam jeszcze później, jak jakoś chyba w czwartek tam wyjdzie, że będę musiała ugotować obiad, to myślałam o naleśnikach z serem. Albo jeszcze mam też w zamrażarce coś tam do wyjęcia. Także chciałabym sobie też tego zamrażalnika wyjmować, bo przed świętami mi się jakoś to nie udało. A taki też miałam plan. Teraz tak, takie wędliny. Funt 35, 120 gram i taka dość fajnie wygląda szyneczka pieczona. Dość dobra jakościowo, muszę powiedzieć. Na pierwszym miejscu w składzie oczywiście mięso. I tutaj pisze, że jest zrobione ze 104 gram surowego mięsa na 100 gram produktu. Także mi się wydaje, że bardzo dobre jakościowo. I funt 19, 90 gram, taka szynka. Do chleba też awokado. Wczoraj Damian kupił ser królewski w polskim sklepie, dlatego jeszcze tak kupiłam, żeby było dodatkowo, jak tamten się skończy. On jest hermetycznie pakowany, więc on jest bardzo długo ważny. 400 gram takiego sera Mazdam. Wzięłam dla odmiany, zazwyczaj kupuję Goldy albo Edam, ale właśnie trochę nam się ten ser znudził, dlatego Mazdam teraz. To ostatnio Damiana chce smak. Ja to w ogóle chyba... nie, ja to nie przepadam w ogóle. Stu Scotch Eggs. Ostatnio mu to przysmakowało, także mu takie wzięłam. Strasznie dzisiaj za mną chodził jakiś ser i chyba dzisiaj będzie jakiś makaron z serem pleśniowym. Taki wzięłam, ten Stilton, i tutaj kosztuje 2,39, 220 gram takiego sera pleśniowego. Majonez, takie to potrzebne. Lasak wzięłam, żeby do lunchboxa jej dawać takie suszone mango. W ogóle bardzo lubimy wszyscy. Nie, chyba Antek nie lubi tylko. Ja zresztą bardzo lubię suszone mango. Właśnie do lunchboxa do szkoły, żeby jej dawać takie jako przekąskę. I też jej jako przekąskę właśnie ona bardzo lubi te serki Babybel. 2 funty 9 kosztuje 200 gram, 10 takich serków. Tutaj wzięłam też bardziej dla Damiana, bo ja takiego pieczywa białego bardzo mało jem, prawie w ogóle. I tutaj wzięłam na spróbowanie te bułki, bo raz wzięłam, ale to były takie, no inne były. Teraz są inny rodzaj, wzięłam z serem i z ziołami. Tamtemu nie za bardzo smakowały. To wzięłam teraz takie, żeby sobie spróbował, 4 takie bułki. Tutaj w Tesco jeszcze koperek do ziemniaczków. Oczywiście ser kostka, bo u nas albo na tosty, albo do posypania czegoś też na gorąco, tak jak coś jest. Także kostka cheddara. Cztery cytryny, 85 pi Waldiku. I teraz coś, czego w ogóle nie kupuję już od bardzo dawna. Takie chusteczki do czyszczenia nawilżane. Nie kupuję dlatego, że zdaję sobie sprawę, że nie są dobre dla środowiska. I używam takie wielokrotnego użytku. Ale wiecie, no tak czasem się jednak przydaje taka chusteczka. Nawet w aucie wozić taką zwilżoną. Ale też skusiło mnie to. Także pewnie ona mi starczy na bardzo długo. Bo i tak nie zamierzam zrezygnować z tych swoich zwykłych ścierek, które można używać wiele razy. Ale zobaczcie, biodegradalne, czyli po prostu właśnie przyjazne środowisku. Także brawo dla Aldi w ogóle, że takie chusteczki mają. Funt 89, 400 gram winogrona ciemnego. Wzięłam winogrona, bo ostatnio kupowałam borówki dużo, a starałam się tak zmieniać troszkę te owoce. No wiadomo, żeby się nie znudziły, więc wzięłam winogrona tym razem. I coś fajnego, co mi się udało kupić. Ja już kiedyś kupowałam, pewnie kto widział, to widział. U mnie na stole często jest taki właśnie, to jest z takim brokatem jakby, z taką nitką brokatową. Mam taki ciemnozielony, to jest taki, wiecie, bieżnik do kuchni na ten stół właśnie. Ale on jest wiecznie w praniu, bo dzieci oczywiście coś tam zawsze wyleją na niego. I dzisiaj był, słuchajcie, na jakichś tam resztkach, wyprzedażach rzeczy poświątecznych. Pewnie dlatego, że ma taką brokatową nitkę, to jest takie ala świąteczne. Funt 49 za niego zapłaciłam, także super. Bo jakoś tak z nim zbieram się i tak nie był, żeby kupić sobie jakiś taki, no właśnie na zmianę do kuchni. Ale jakoś tak, nie wiem, nie mogę się zebrać, albo oglądam, w końcu nie zamawiam. I dzisiaj proszę bardzo za funt 49 taki bieżniczek do kuchni, także
Super, zadowolona jestem. Dzisiaj w Waldiku jeszcze były jabłka. 85 pi 6 jabłek. Zobaczcie, jakie fajne, czerwoniutkie. Gala. Ja je lubię bardzo, bo to są takie jabłka lokalne. Czyli zdaję sobie sprawę, że gdzieś tam nie przechodzą jakiegoś długiego transportu, więc wydaje mi się, że może nie są tak mocno potraktowane chemią, żeby przetrwać tą podróż. Także one są lokalne tutaj w Anglii. 85 pi 6 jabłek. No i teraz rzecz, której bym normalnie nie kupiła, ale że pojechałam prosto po pracy, trochę głodna do sklepu, to kupiłam więcej niż planowałam, co właśnie było moim błędem, bo zawsze jak się idzie na głodnego do sklepu, to się kupi więcej. Skusiło mi dzisiaj takie ciasto, gdzie ogólnie też mało kupuję gotowych ciast, ale jest z marcepanem, ja bardzo lubię marcepan i to jest też, było już przecenione, bo ono jest z tych świątecznych rzeczy, więc pewnie Aldik już tam tylko kilka leżało, chciał pozbyć się tego asortymentu świątecznego, ale ono jest długo ważne, jest chyba jeszcze 3 tygodnie, także spoko. I takie z marcepanem, ono kosztowało 3,49, a tam było chyba prawie 5 normalnie, także wzięłam to ciasto, mówię, a to do kawy, no na pewno zjemy, spróbujemy też z ciekawości nawet. I funt 79 były te chipsy dzisiaj w tym Waldiku. One ogólnie są droższe, tak jak się chce kupić je. One kosztują powyżej 2 w Aździe czy w Tesco. One są bezglutenowe, dlatego że dzisiaj byłam głodna właśnie i tak mnie jakoś wzięła te chipsy. One są bardzo dobre, bo one mają, nawet pisze, że tutaj nawet nie ma żadnych sztucznych barwników. Bardzo fajne w składzie, ziemniaki plus przyprawy. No i mówię, i też dużo tańsze są w Waldiku niż w Aździe czy w Tesco. Wzięłam jeszcze hummus taki, ostatnio bardzo mi smakuje, to jest taki z czerwoną papryką. Oczywiście tradycyjnie czekolada ciemna, jeszcze tam mam śmietanę, ale już ją rozpakowałam, bo robiłam zupkę dzisiaj na obiad, więc śmietana jeszcze kwaśna, to już jest w lodówce. Co tam jeszcze? Banany, to też już mam tam położone, nie będę pokazywać. I to chyba tyle mniej więcej. No, to tyle jeśli chodzi o zakupy dzisiaj. Aha, jeszcze zapomniałam o jednej rzeczy właśnie. No fajną rzecz się kupiłam. Słuchajcie, za 2 funty klapki w Tesco. 2 funty, one kosztowały wcześniej 7. Kupiłam z myślą dla gości. Takie wiecie, jakoś przyjedzie nieraz, to... Ja na przykład w laczkach rad kiedy chodzę, tylko zimą, bo jest mi zazwyczaj zimno w nogi, w stopy, a generalnie to nie lubię, ale są takie osoby, które na przykład nie wyobrażają sobie chodzić bez klapek w domu i tak pomyślałam, że takie dla gości schowam, bo już takie mam stare, obdarte, jak ktoś przyjdzie, że aż wstyd, jak to się mówi, więc wzięłam takie klapeczki dla gości za 2. Chciałam jeszcze powiedzieć, że w ogóle dzisiaj zaskoczyła mnie jedna rzecz, wchodząc do Tesco. Słuchajcie, jest dzisiaj 6 stycznia, wchodzę do Tesco, a tam na półce zaraz przy wejściu cały już regał jest rzeczy na Wielkanoc. Słodycze, wiecie, jakieś tam jajeczka już ma, ten czekoladowe. I po prostu zobaczyłam to sobie, myślę, co? Dopiero co się święta skończyły? Gdzie tu jeszcze do Wielkanocy? Styczeń jest, słuchajcie, a oni już na Wielkanoc. I to nie jest tylko taka moja myśl. Za mną, i tak chwilkę przystanęłam przy tym, za mną też taka starsza pani, do takiej drugiej pani też się śmieje, mówi, co, Wielkanoc już? Także no, bardzo szybko. Tu tak właśnie jest w sklepach w Anglii, jak ktoś nie wie, właśnie, że oni strasznie szybko ten asortyment zmieniają. I na przykład, za chwilkę pojawią się, w ogóle dziwię się właśnie, że nie ma najpierw walentynek, a potem Wielkanoc. Ja już w niektórych miejscach w październiku widziałam na Boże Narodzenie wystroje. Także... Bardzo szybko tutaj to wszystko idzie do przodu, ale to pewnie po to, no, żeby dłużej było, żeby to dłużej ludzi kusiło, żeby to ludzie kupowali. To na pewno ma swój cel. To tyle jeśli chodzi o te zakupy. Chyba już wszystko Wam pokazałam. A, w Tesco jeszcze wzięłam kilogram kawy, takiej do ekspresu. Może pokażę. Też patrzyłam i ona wychodzi taniej niż gdzie indziej w sklepie. Tom. Chyba już ją kiedyś miałam, ale miałam ją tak dawno chyba, że nie jestem pewna, nie pamiętam. W każdym razie kilogram takiej kawy dychę w Tesco. Okej, dobra, kończymy te zakupy.